co? Do you hear that sound? It's the sound of prosperity. It's the sound of a brighter future. It's energy running through the veins of the city. Welcome to the industries of the future. Witam Was tutaj, cześć, witam znowu. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Iskan z PlayStation 4 Industries. I mamy jakże wspaniałe torowisko. O! Drewno biegnie. Dobra, tak czy siak, zobaczmy sobie, jak tam wyglądają nasze torowiska aktualnie, ponieważ w poprzednim odcinku tym się zajmowaliśmy. I tak, dzisiaj bym się zajął trochę. W sensie, nie, dzisiaj się nie będziemy zajmować lasami. Tak chciałem powiedzieć, przepraszam bardzo. Nie będziemy się również zajmować tym. Nic z tych rzeczy. Zajmiemy się tym, a właściwie usunięciem tejże dzielnicy. Tak, ta dzielnica fajna była, powiem tyle. Naprawdę mi się miło z nią tutaj wspomina. I możecie pisać w komentarzach w sumie, czy chcemy tutaj zestawić sobie jakiś mały przemysł, który nie wiem... Nie. Tu usuniemy przemysł całkowicie z tej części, ponieważ on tutaj już ma swoje lata za sobą. Tu możecie pisać komentarze, czy tutaj zestawimy sobie jakoś, nie wiem, jaką małą przetwórczą coś, co tutaj jeszcze zostanie i będzie to jakiś przemysł. Możecie pisać to w komentarzach. Dziś byśmy się zajęli na pewno tym tutaj, a mianowicie tutaj, a właściwie to gdzieś tutaj, trochę będzie jeziorko opadków i tak dalej, tego typu rzeczy. Tu będzie handel się budować dzisiaj na pewno. I mieszkańcy to jest dzisiejszy odcinek, mianowicie dzisiaj mieszkańców zamontujemy sobie właśnie w tymże rejonie. Tak będą mieli tutaj blisko do pracy przy okazji. I te torowisko, w sensie te pociągi tutaj tak ładnie zakręcają, one będą trochę do przestawienia. I tak, pierwsze co mi się wydaje od razu na rzut oka, to jest. Czemu to jest w ten sposób zrobione, po pierwsze? A po drugie, czemu tu są korki? Like, really, no naprawdę. A może rzeczywiście, bo zrobiliśmy wtedy raz zjazd. Teraz część na pewno, znaczy tak, tutaj to cały czas stoi, tak? Żeby nie było. Tu cały czas stoi. Właściwie nie wiadomo, czemu to stoi. Tu jest stop. Tu jest stop, a nie po tej stronie. Nie wiem. I tu znowu coś stoi. To się, bo jak tutaj cokolwiek przejedzie z jednej na drugą stronę, to oni mają już... Nie, dobra, nie, dziękuję, to ja już nie jadę. Ale dobra, mniejsza z tym. Musimy się zająć dzisiaj koniecznie właśnie rozbudową ludzi. Ponieważ ich najbardziej brakuje w naszym mieście. No bo bez ludzi nie ma to zbudowy, no to akurat chyba jest coś logiczne. No i tak, napiszcie mi w komentarzach, bo nie wiem, zastanawiam się, bo tutaj jest idealne miejsce na port. To jest po prostu ideał, idealne miejsce na port. Oczywiście najpierw byśmy wydobyli całe tutaj zasoby, które tam są, ale napiszcie mi w komentarzu, czy będziemy z nich korzystać, czy nie, bo nie wiem, bo się zastanawiam właściwie jeszcze. Jeszcze nie podjąłem decyzji ostatecznej. Dobra, to tak, na razie sobie na pewno możemy dociągnąć spokojnie tu dotąd. Jeszcze mam autostradę. Chociaż tak, trochę do góry tutaj jedzie, ale dobra, już niech będzie. I aby ona tutaj ładnie wyglądała również z tej strony, no to muszę niestety się tym zająć. I tutaj to podciągnąć. No, ze skutkami oczywiście ważnymi, tak. Czekaj. Tu i stąd, czekaj, będzie tu sobie na razie po prostu wyrównamy kawałek, dojedziemy dotąd i tutaj to będzie jakoś sobie zjeżdżać jeszcze. Tak, bo tutaj są na dwóch różnych poziomach tam zaczynają, natomiast tu skończą na takim samym, dlatego trochę to tam dziwnie wyglądało. Dobra, tu sobie to ładnie dojedzie. I zaczniemy w końcu korzystać z tej autostrady, jaką mieliśmy. Czyli właściwie będziemy po prostu z niej korzystać nagle. No i tak, tak, tu na razie mamy nasze ścieki. Akurat te ścieki to można byłoby w sumie przenieść bardzo łatwo na drugą stronę. Może i to zróbmy. Tylko zróbmy to też oczywiście już w jakimś ładnym stylu, czyli dajmy sobie, nie wiem, coś takiego. Czekaj. Dajmy na tej siatkę. Tak bogato siatką będziemy się bawić.
To wywalimy i poprzerzucam po prostu was wszystkich tutaj na tą stronę. I może na razie tutaj po prostu będzie to lepiej działać. Będzie na pewno ładnie wyglądać. O to akurat nie muszę się iść. Dobra. W miarę blisko dostawiony. Dobra. I jeszcze jeden. I oczywiście nasza elektrownia, która ich tutaj chwilowo zasila. Dobra, i woda. Ciach, ciach i ciach. Dobra, podłączenie i prąd, nie wiem jak będzie z prądem. Bo teoretycznie tutaj to działa, co nie? Daje jeszcze prąd w końcu, czy nie? Daje, no to powinno działać. Dobra, działa. I przy okazji już od razu dajmy sobie tutaj, żeby dostawić jeszcze jeden z boku. O, tu. I sobie to podłączymy i będzie idealnie. Dobra, świetnie. To na razie jest całkiem nieźle. Działa. Tak, tu jeżdżą te pociągi. Tutaj one dosyć ciekawe jeżdżą. Tak, to w ogóle był pożar lasu na początku odcinka, ale takim u mnie teraz sam budowa jest, żeby nic tutaj nie usłyszeć, nawet jak zacznę do was gadać, więc... No, więc widzicie. Dobra. Tutaj. Tu. No ma, dorzućmy tu trochę tych drzewek, po prostu w jakimś dziwnym trafem. Nawet pamiętam mniej więcej. Usunąłem wszystkie drzewka z tegoże rejonu. I to tak trochę dziwnie wygląda, jak w niektórych miejscach są, a w niektórych nic. I to mi się mało podoba. Znaczy, jak równo jadam. Równo się rozje... O Boże. O mój Boże, coś tu się zepsuło. Grafika Cities. Ujujuj, ucierpiało. To niestety trochę ucierpiało. Ta grafika w sensie. No tak, bo tu jest ten... Bo pod tym węzłem chyba nie było żadnych drzewek, z tego co pamiętam. W sensie pod tym nowym już. Bo pod tym starym to na pewno były jakieś drzewka, to pamiętam, ale nowym to nie wiem, czy jeszcze wrzucam jakieś. Wydaje mi się, że chyba nie było. Dobra, to tak. Zacznijmy od ludzi, od budowy właśnie ludzi. Tak, zbudujemy sobie człowieka. Od czego by tu zacząć? Dobra, to tak. Zacznijmy od czegoś prostego, mianowicie musi być na pewno wjazd. A nie ma nic prostszego, poczekaj, bo tutaj tak. A zróbmy sobie, bo się zastanawiałem teraz, czy nie zrobić by tu sobie może jeszcze jakiegoś połączenia pomiędzy tą częścią a tą. I tak sobie pomyślałem, a zróbmy. Więc będzie jeszcze tutaj takie podłączenie. Tak, tu będzie sobie wykręcać to. Ładnie. Okej, dobra. To ładnie wykręca, nie powiem, że nie, ale nie wiem, czy aż takie mnie to interesuje. No, to może zróbmy rzeczywiście najpierw stąd. A później pogadamy o drugiej stronie. To tak. Dobra. I tak, tu sobie ładnie by to przejechało, ale nie. Ale jest złe miejsce. No cóż. To jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Dobra. Stąd i stąd. I też jest złe miejsce. Raz, dwa, trzy. No. Wydaje mi się, że trochę to jedzie w dół, ale dobra, już nie będę aż taki natrętny. I powiem, niech już będzie. No i na razie tutaj po prostu jest taka droga. Tutaj faktycznie można podłączyć się z tym. Nawet nie jest to taki zły pomysł. No, to zrobimy tutaj podłączenie z tą dzielnicą. To będą mieli tutaj naprawdę ładny dojazd tej dzielnicy. Powinno się to wczepić. Powinno się dać. Okej. Okay. Jakby to wyglądało? Ładnie by wyglądało. Ale nie.
to na wiedzie jakoś... Jakby to kurczę podłączyć, żeby tu było... obydwa były podłączone. Bo nie da się na pewno dwóch do siebie podłączyć, to już sprawdzałem. No dobra, to zrobimy sobie na razie tak tutaj bokiem. I tu będzie też pewnie mniejszy dół, więc... Jak zrobimy sobie nawet... taką autostradę, to sobie zapożyczymy, to nie będzie szczytne. Dobra, tu sobie podjeżdżasz do góry i teraz tak, gdzieś tutaj musisz zjechać. Świetnie. I wywalnimy światło. Dobra. I teraz tak, jakie tutaj są ceny, to są opłaty maksymalne, to tu musimy zrobić tak samo maksymalne, bo inaczej... się by im to spodobało i by zaczęli się tutaj budować na potęgę, w sensie... że zaczęliby chcieć korzystać z tego na potęgę, a tego na pewno nie chcę. Dobra, to tu sobie to zrobimy podłączenie. I tu chwilowo, bo tam będzie dalej tu sobie jechać ta droga. Ale na razie nad tym jeszcze nie będziemy pracować. Zejść stąd. To zróbmy sobie ładny zjazd. Dobra, to jest całkiem ładny zjeździk. I tutaj... jeszcze w sumie jak już mówimy o ładnych zjazdach, to można by się zrobić taki. No. Tutaj. I powiedzmy, że na razie dotąd. Teraz tak, trzeba zrobić wjazdy na... wjazdy i zjazdy z autostrady. To będzie ciekawe. Ponieważ mogliby... ponieważ to nie jest takie proste. Jakby to zrobić, żeby to było proste? Nie da się. Nie no, da się. Dobra, zróbmy, żeby teoretycznie to było bezproblemowe. Tylko tak, trzeba przebudować most. Nie jakoś strasznie, ale trzeba. I zobaczymy. A, bo on tutaj się już po prostu taki robi z założenia, no dobra. Powiedzmy, że dotąd dojedziesz i później tu. No, to mi się nie spodoba. Okej, czekaj. Powiedzmy, że zrobimy sobie taki zjazd dotąd. Nie, coś jest nie tak. Gdzieś jest błąd. Jeżeli ja tu dojeżdżę na takiej wysokości, tutaj jest coś rozbudowane. Teraz stąd tu trzeba zrobić spokojny zjazd w dół. Dobra, no powiedzmy, że dojedziesz gdzieś tutaj. Później dwa w dół. No powiedzmy, że gdzieś dotąd. Okej, i... no i powiedzmy, że dotąd. Dobra, to powinno być już całkiem niezłe. Teraz tak. Teraz przechodzimy do tej części trudniejszej. To jest wyłączone i to tak dziwnie wyjeżdża. No dobra, niech ci będzie. Sobie tu tak, to będzie musiało zjechać sobie gdzieś dotąd. No i możemy też zbyt blisko podjechać do tamtego drugiego węzła. To jest największy problem, powiedział. Dobra, no i tu dojedziesz sobie mniej więcej do takiego poziomu. I stąd będą dwa te zjazdy. Jeden będzie tak, drugi będzie tak. To zmienimy sobie. No, ale też tak bardzo się nie pofałdowało, świetnie. Nie, wróć. Wróć do tego miejsca, gdzie budowaliśmy to. I z drugiej strony, ja wiem, że mieliśmy robić w sumie... jak zawsze coś innego. A wychodzi co innego, ale dobra. Ale spokojnie. Nie powinno być aż tak źle. Dobra, no i tak, dojedziemy sobie, no nie wiem, mniej więcej gdzieś dotąd. Sobie skręcimy dotąd. I stąd... tu będzie zjazd. I stąd będzie tu zjazd. Okej, dobra. To jest tak.
tu będzie ładny dojazd. Tu będzie ładny dojazd. I tutaj, aby to jeszcze lepiej wyglądało, to zróbmy sobie coś takiego. Prawda? Nie, tutaj się. Tam się trochę rozwaliło. No dobra, chyba się nie da zrobić, żeby się nie rozwaliło. Dobra, i to samo trzeba zrobić tylko po drugiej stronie, więc szybko to zróbmy. W sensie. Szybko to zbyt nie mogę robić, bo wtedy to się psuje. O. Dobra, nie da się. Coś dzisiaj to nie chce działać. Spróbować. Powiedzmy, że dotąd dojedziesz. I tu będzie jeden zjazd. A tu będzie. Drugi. Dobra. I tutaj lekko trzeba odbić. Naciskiem na lekko. O, ładnie. I to jest lekkie odbicie. No, zrozumieliśmy się z Cities. Dobra, no i teraz tutaj. Tu zróbmy sobie dojazd gdzieś tutaj od razu. Bo jak będziemy odjeżdżać za daleko, to będą mieć mniej miejsca pod budowę naszych mieszkań. A tego też nie chcę. Tu, tak, bo te mieszkania trzeba jeszcze jakoś fajnie podłączyć z całym miastem, a to jest ciekawa rzecz. Nad tym jeszcze, powiem tak, pracuję nad tym, jak to zrobię, żeby oni byli fajnie podłączeni. Dobra. Tu teoretycznie dałoby się zrobić zjazd. Inaczej, ale dobra, już niech będzie jak jest. Przyspieszmy trochę czas. Nie wiem, że teoretycznie szybciej złoża nasze niektóre będą tutaj schodzić, ale tak czy siak. Czuję się, jakbym zakładał jakąś nowe miasto trochę. Bo zupełnie coś nową dzielnicę tutaj budujemy. To tak, zewnętrzne drogi będą drogami właśnie takimi. I od razu przychodzi mi na przypomnienie, że my tutaj zrobiliśmy jedną rzecz źle przy tych naszych dworcach, w sensie tych towarowych. A mianowicie 100 punktów dla osoby, która domyśliła się. Brakuje tu jednego budynku. Budynek się nazywa Stopnia Poczty. Jakoś się podłączymy tutaj obok po prostu będzie. Nad tym jeszcze popracujemy. Jak on tutaj wczytać. Dobra, tak, tędy nie przejedziemy, to pamiętam. Się to wiem, że nie przejedziemy tędy. Ale. Ta droga też nie może być aż tak blisko tego blisko. Jak już mówimy o tym, co może być, gdzie, a co nie. Więc zróbmy sobie, oddalmy ją na tyle, bo tutaj będzie dworzec, tak? Tu będzie się odbywać jeszcze jeden dworzec. I w sumie może zacznijmy od postawienia tego dworca. Jak go postawimy, to będę wiedzieć mniej więcej co i jak, gdzie dalej. No a tu by się fajnie zmieścił, ale nie. Czyli mówię, trzeba jeszcze więcej miejsca. Dobra, to zróbmy sobie w ten sposób. No i powiedzmy, że dojedziesz do tego. Okej, przestawi się, dobra, no i dojedziesz dotąd. Dobra. Tutaj wyrzucimy pociągi zewnętrzne. I tak, tutaj jedzie ten pociąg. Ten pociąg jakoś tutaj będzie trzeba przeteleportować, jeszcze nie. Jakiś dworzec będzie na pewno podłączony z tym pociągiem. Nie wiem jeszcze jak to zrobimy, ale jakoś tak to zrobimy. Dobra, no i tutaj ten na razie będzie sobie jechać jakoś gdzieś obok tych właśnie torowisk. Co ciekawe właśnie. Taki był mój zamysł, aby ten pociąg jakoś jechał obok tego. O. Nie podoba mi się. Ale żeby jechał obok tego torowiska. No tak, można to zrobić w łatwy sposób. Znaczy, że tutaj przedłużymy kawałek i stąd zrobimy sobie prosty dojazd tu. Dobra, teraz naprawmy tak, jak to powinno wyglądać. Stąd wywalmy ten fragment. Tu dajmy kawałek prostej
i stąd tu będzie dojeżdżać. Dobra, świetnie. To powinno nam pomóc tutaj na razie. Na razie latają tylko mewy. Z wiadomych przyczyn, bo tu nic nie jeździ aktualnie. I nikt nie mieszka, a tam gdzie nie mieszka, a są zabudowania, to zawsze mewy się pojawiają. To możecie już sobie zapamiętać. Takie pustkowie. Jak jest gdzieś jakieś pustkowie, to właśnie tam latają mewy. No ma, tam będzie taka trochę bardziej zamknięta dzielnica i do niej właśnie tu będzie przejazd. Dołem. I właśnie ten przejazd będzie gdzieś tutaj i stąd będzie sobie... Okay, nie, tu będzie taka droga jeszcze. Tu będzie zawracała jakoś. Chcę się jakoś zakręcić. Tu. O, dokładnie. Tu tak. Tu nie możemy tu zjechać w to, więc... Dojedzie gdzieś tutaj. Dobra, no i tak, tu oczywiście wypad światła. Wypad światła. Dobra, to powiedzmy, że zrobiliśmy. Dobra, tamta dzielnica jakoś się tutaj wciągniemy jeszcze. Ona ma, ją na pewno tutaj trzeba wmontować, w sensie to jest dla mnie... Teraz jak powiedziałem, że tutaj ona będzie, to ona tutaj na pewno będzie. Tak jeszcze bym się zastanawiał, ale teraz na pewno będzie. I jeszcze będzie miała dworzec kolejny. Nie, dobra, bez przesady. Nad tym popracuję jeszcze. Ale mamy już zjazd, więc wiemy, że tutaj coś jeszcze mam do postawienia. Komunikację zaraz podłączymy. Najpierw zróbmy w sumie, żeby się cała nasza dzielnica już tutaj budowała. To tak, zróbmy na wzór tego pociągu właśnie. Pociągu. Tym on jest... A, on jest w przeciwnym kierunku. No dobra, no. No dobra, no. No tak, tak, bo nie mogę na pewno tutaj podnieść go. No ale tak, wyrzućmy jeszcze to. Tak, bo tu będzie ciężki podjazd. Ja to wiem. Aha, teraz jest tutaj zbyt blisko tego. Nie, nie, nie. Na pewno naszego pola nie można wyburzyć. To jest 100% pewne. Może po prostu się stąd uda. Raz, dwa, trzy. Nie, nie uda się. Po prostu się nie uda. O, jest. No, wiedziałem, że się uda. No, to jest taka trochę lekka skocznia, oczywiście. Ale bez przesady. Dobra, nie widzę, że nie da się zmienić kierunku, ale to akurat łatwo zmienimy. Wystarczy to zrobić w ten sposób i zmieniliśmy kierunki. I teraz tak, i stąd po prostu tego sobie postawimy ten, dostawimy ten dworzec, żeby tego miarę tutaj ładnie wyglądało. Bo stąd z kolei S2, 3 będzie właśnie ten 4. Ten torowisko będzie dojeżdżać do tego, jakoś tutaj dołączyć musimy go. A, nawet wiem co zrobimy. Dobra, mamy dobry początek. Teraz tylko trzeba go jakoś jeszcze podłączyć. To będzie ciekawe. Czekaj, to może zróbmy go od tej strony. To miejsce jest już zajęte. No jest. No jest, no nie da się nie ukryć, że jest zajęta. No ma, na razie wybórzmy. Jakoś jeszcze, jakoś tam oczywiście postawimy, tam to jest ważniejsze, wiadomo. Jakoś jeszcze stąd się dogadamy. Dobra, stąd będzie tutaj zjazd. Przeciwnik rynku. Okej, dobra, jest nawet kierunki są dobrze zrobione, o Boże. Łapanie. A, widzicie? Widzicie? Jest tutaj podskakiwał. Dobra. I stąd tu będzie zjeżdżać to sobie gdzieś tutaj do dołu. I po prostu wedle tego torowiska, które sobie należy spuścimy gdzieś dotąd, dostawimy sobie do tego po prostu dworzec, który będzie... tutaj będzie po prostu ten pociąg zawracać, tak? No, trochę jest oczywisty. O mój Boże. Co tam się dzieje? Się wiem, co się dzieje. Jedzie samochód, ale... Tak podskakiwać.
pod moim domem w trakcie nagrywania odcinka. No ładnie. Właśnie ładnie. No ma, to tak, postawmy sobie zważyć tu. Bo wiem, że będzie problem z dojazdem do niego, oczywiście. Jak zawsze. Jak zawsze, nie ma rzeczy łatwych. Mhm. Nie wiem, czy da się w ogóle. Tak, myślałem, że się nie da. To wybórzmy na razie to. Dobra, no i tak, raz, dwa, trzy. To powinna być połowa i tu powinna być druga połowa. Natomiast jak ktoś się zastanawia, ej, ja widzę, że tu przecież był przejazd. Oczywiście tu będzie dalej przejazd, to nie jest żaden duży dla mnie problem. Tak, ciach, ciach. Jest przejazd, jest przejazd. Przepuścimy drogę, przepuścimy. Cyk, cyk. Cyk. Zrobione, zrobione. Dziękuję bardzo. Chwała mi za to. Tu sobie wyrównajmy jeszcze to. I tu zrobimy podłączenie sobie. No, widzicie, da się zrobić wszystko, tylko trzeba nad tym trochę popracować. Dobra, no i teraz tak, bo widzę chwilę zacznę tutaj podskakiwać, że nie ma podłączenia. Wystarczy tutaj dociągnąć to i będzie już podłączenie. I dajmy, aby się tutaj zaczęli już ludzie budować, bo faktycznie my tutaj gadamy i nikt tutaj się jeszcze nie buduje. Z słowem nie mają jeszcze jak. No bo po prostu nie zdążyliśmy jeszcze tutaj nigdzie dawać miejsc pod budowę. Więc dajmy im tutaj trochę miejsca. Jakieś patki tutaj im też powrzucamy na pewno. A to się nie bójmy. Coś tam dostaną. To może tutaj nie budujmy, bo jak mają być patki jakieś jeszcze. Tutaj też jakiś park zrobimy. Dobra, no i tutaj na razie takie coś. Dobra, sądzę, że naprawdę całkiem niezły. Mamy początek. Teraz zajmijmy się właśnie zdobieniem tej dzielnicy, bo tutaj będą specjalne fizyczne domki. To będą domki samowystarczalne. Takie jak wyrobimy na drugim mieście. W sensie w tym scenariuszu. I tak, dajmy, aby to były. Domki samowystarczalne, proszę bardzo. Będą mniejsze z nich zyski, ale tu chodzi o to, żeby oni wyszli. Dobra, no i tak, ponieważ jest pokój dosyć duży, to oni się zaczną od razu tu budować. Dlatego najpierw ich namaluję, a później powiem ich się budować. Więc namalujemy na razie ich tutaj wszędzie. O, widzicie. Widzicie, no. Oni będą tutaj wszędzie. I teraz dajmy im tutaj... O, może bardzo to było. Jakaś piona z nieba. Dajmy tutaj sobie parę domków, w sensie parę sklepików, żeby po prostu tutaj to nie było tylko, że oni tutaj się mieszkańcy, tylko też, żeby faktycznie mogli gdzieś pójść i kupić sobie na przykład chleb czy coś innego, żeby nie umarli na przykład z głodu i nie musieli jeździć daleko też do miasta. Dobra, play. Równo 8 milionów. W sensie no, równo jak równo, ale 8 milionów. Dobra, no i teraz trzeba to podłączyć, w sensie zrobić wszędzie wodę. To nie powinno być już takie trudne, mamy tutaj ładnie nie to wyprostowane. Dobra. Okej, możemy jeszcze to o jeden odstawić, właśnie o tym mówię. Budują się ładnie, naprawdę się budują całkiem nieźle. Dodajmy to sobie, przedłużmy. Bo od tego będziemy dalej dopuszczać. Tak, nie mają tutaj na razie żadnej komunikacji poza pociągami do centrum miasta. Zastanawiam się właśnie tutaj puścić jakiś autobus czy metro, bo nie wiem, czekaj, czy mamy w ogóle autobusy w tym mieście? Mamy. Już zapomniałem. A, no tak, bo mamy przecież do przemysłu jeździć. I drugi pociąg właśnie, bo bym zapomniał. Drugi pociąg będzie jeździć tędy. Chociaż właściwie to nie trzeba tutaj robić go w ten sposób. No bo tutaj jedzie ta... Dobra, to zrobimy go trochę inaczej. W sensie on będzie tak jak jest teraz. Jak tak zrobimy, to tutaj właśnie się nic nie podłączy. No, no dobrze pamiętam. To tak. Dobrze pamiętam z lekcji chemii. Coś też pamiętam z lekcji chemii. Dobra, to tak. Stąd tu. Tu. Dotąd będzie dojeżdżać. I tu będzie właśnie przystanek. Natomiast ponieważ ten pociąg będzie jeszcze wjeżdżać gdzieś dalej, no to damy tutaj też mu linię osobną.
Tyle będzie wyjeżdżać. Nie wiem, właściwie to jest dowolne, gdzie będę wyjeżdżać. Możemy na razie puścić go nawet tutaj. To się puścimy go na ten sam, ale. Ale żeby go po prostu puścić na inny tor, to trzeba to zrobić niestety sposobem, bo to jest ściskanie w końcu. Okej. Nie da się. No dobra, no to na razie nie będziemy tutaj kręcić. W sensie da się, ale. Dobra, zróbmy, żeby się dało, no. Już niech będzie. Trzeba to zrobić pętelkę na końcu. Na końcu jednego torowiska trzeba zrobić pętelkę. Okej, wygląda to istnie bosko. Wróćmy, wracając do naszego dworca. Co? Jest. A nie. Co? Nie wiem, o co mu chodzi. Przecież tu ma przejazd w dwóch kierunkach. Po prostu nie wiem, o co mu chodzi. Nie możemy znaleźć trasy. Dobra, no nie to nie. Dobra, ludzie się budują, to dajmy im teraz parki, bo właśnie wyskoczył komunikat z gry, że ludzie są smutni, mieszkając w moim mieście. Więc tak nie powinno być. Ja wiem, że tylko do pracy i w ogóle na tym polega to miasto. Ale też musi im niestety musi się im też przyjemnie żyć w naszym mieście. Więc pozostawmy tu sobie parę parków. I tak dalej. I mamy tutaj już dwa dworce, to jest more than enough, jak ktoś mi mówi. I żeby teraz to idealnie działało, to musimy tutaj przepuścić. Tu sobie zrobimy tak, tu będzie to skręcać. O. Czekaj. Jakby to zrobić by... No dobra, to powiedzmy, że jest całkiem nieźle. Tu. Okej. Dobra. I stąd tu dojedzie. No, całkiem nieźle. Ale tylko dajmy, żebyście budowali oczywiście wszędzie ludzi. Bo to jest najważniejsze. Dobra, co do prądu, to prąd jakoś sobie przyciągniecie skądś, co nie? No, dworzec przyciągnął. A tutaj to musisz po prostu cokolwiek wybudować i będzie już. Będziecie mieli połączenie, więc akurat. To nie powinno być duży problem. Teraz tak, skrzyżowania. No właśnie. No właśnie, dobra, to tak, to już został problem załagodzony. I teraz tak. Tu jedzie ta droga i tu będzie dalej nasza dzielnica ta właśnie mieszkalna się tutaj rozwijać. Co prawda w dzisiejszym odcinku to już na tyle jest mieszkalny, bo widzimy popyt rozpieszcza nas. Ale tak, jakby ktoś się w ogóle zastanawiał, czemu nagle Awizynarz zaczął myśleć o ludziach. No to oczywiście ma swoje korzenie, tak? To nie jest tak, że nagle Awizynarz się obudził. A nasi ludzie to co? Nie, spokojnie. To tak nie działa. To tak nie działa, że nagle Awizynarz sobie przypomniał, że ktoś też mieszka w tym mieście. Działa o tym, że przemysł nie będzie działać dobrze, po pierwsze bez ludzi. Poniekąd. Ale to jest mniejsze oczywiście. Najważniejsze mi chodziło o to, żeby dalej dobrze rozbudować nasz przemysł. Potrzebne jest co? No a potrzebne jest nam lotnisko. A do lotniska jest potrzebne więcej ludzi, więc... Więc jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. No, więc proszę bardzo, już wam wytłumaczyłem, czemu nagle mamy, nie dość, że ostatnio było pociągowo, to teraz i tak jeszcze nie ma industrii, to macie odpowiedź. Dobra, tu sobie to wykręci, tu ten dworzec zaraz jakoś podłączymy. Czekaj, powiedzmy, że... No tu tak jakoś i tu i tam dalej będziecie siechać. Dobra, woda. No akurat się nie załapałeś, ale to możemy nie działać. Dobra, woda doprowadzona. Świetnie. I powiedzmy, że... Czekaj, tutaj widzę ciebie.
dociągniemy ciebie, tutaj będzie jechać właśnie dalej nasz pociąg. Pociąg. I zastanawiam się, napiszcie w komentarzach, jaką tutaj, w tej dzielnicy nowej, mieszkalnej, zrobić im komunikację. Mamy do wyboru albo bambaje, albo autobusy. Ewentualnie taksówki, ale to nie jest jakoś porywające, więc piszcie w komentarzach, co tutaj montować metro. No, metro mogłoby tu właściwie dojechać. Bo tak dziwny trafek tutaj rykoszetuje, bym powiedział trochę. Nie wiem, czy ktokolwiek wykorzysta z tej stacji? Sądzę, że raczej tak. Ale to nie jest jakoś strasznie dużo. Chyba byłoby lepiej, gdyby pojechało to do przodu. No, tak mi się wydaje. Ewentualnie możemy to potraktować jako przystanek po drodze. Ale nie, naprawdę, musimy... Dobra, to zrobimy tutaj dwie Nie, dobra, to zrobimy stąd, pociągniemy linię metra. Ona będzie tutaj wyjeżdżać. Zresztą będzie przystanek kolejny. Mhm. Jakby coś, tutaj ten tunel to my zrobimy na następnym odcinku, tak jak będzie się, jak będą się znowu chcieć budować. A jak nie chcą, to nie będę. Nie będę na siłę komuś czegoś robić, tak? Szanujmy się. Nie będę na siłę kogoś uszczęśliwać. Dobra, tak, tu będzie jechać sobie to metro. Tak, będą dwie nitki metra. Jedna będzie... O, jak ona tutaj jedzie sobie i tu właśnie... Jedna nitka odjeżdża tutaj w bok. To ta nitka będzie... to my trochę to zmienimy, bo tak, bo tutaj jedzie po prostu do przemysłu i to będzie inna nitka, właśnie metra do przemysłu będzie jechać, a inna po prostu będzie przejeżdżać pod tym wszystkim i jechać prosto do naszych mieszkańców. Taki jest mój pomysł. Sądzę, że się ze mną zgodzicie, że warto jest coś takiego zorganizowanie. Coś jest, warto jest coś takiego zbudowanie, znaczy nie zorganizowanie. Jeśli można inne rzeczy. Nie wiem, na przykład pucz. Wybory. Od razu pucz. Wiesz, co mu przyszło do głowy. Dobra. Jakby tutaj to dojechać. No nie, byłoby o wiele lepiej, gdyby było to tutaj, by tutaj się to postawiło, a nie chce się postawić. Dobra, w takim wypadku trzeba to zrobić oczywiście jak w całej City Street na sposób. Nie. O. Powiedzmy, że sobie postawimy tak. Tu tak. I tu sobie to wygnąć. Aha, tutaj dotąd. Tam nie ma świateł, świetnie. Tu się to buduje. Dobra, świetnie. I tutaj. Tutaj. Dobra, mamy play. Lecimy dalej. I tak, tu była kolejna moja stacja była w zamieszaniu. O, właśnie. O, tutaj tą miejscówkę. Tak, tutaj to metro to jest wszędzie. To jest co chwilę. Nawet nie skomentuję tego. Ona tutaj nie będzie później dojeżdżać. W sensie, czekaj, nie. To jest zła lokalizacja. To jest... Tu jeszcze zażyłem, bo to jest zupełnie po innej stronie tego wszystkiego, ale... To było trochę zbyt blisko. Dobra, o, kolejna będzie tutaj, bo tutaj akurat nic nie ma. Tu będzie przejeżdżać tam, gdzie nic częścią, co jeszcze nie ma, po prostu nie jest jeszcze w budowie. I ostatnia stacja będzie tu pod dworcem, żeby mogli się przesiadać. Z jednego do drugiego dworca, jak to woli. Pewnie będą korzystać głównie tutaj. Ci z przemysłu będą się przesiadać tutaj do pociągu bezpośrednio, bo tutaj trzy linie się spotykają. To jest... No jak dla mnie to jest dużo linii, bym powiedział. Tu w sumie nawet by można byłoby postawić... Ej, tu naprawdę można byłoby coś innego postawić. No, postawmy to. To nie jest taki zły pomysł, postawmy to. Tak, bo tu się zaczyna robić korki w ogóle wszystko. Wystarczyłoby tu postawić inny dworzec. Jeszcze oczywiście nam otwiera nową drogę na przyszłość, a wystarczyłoby postawić
Nie, to. To! Nie dość, że daje nam możliwość jednoszynówki. To jest całkowicie... tak jak powinno wyglądać. I jest jeszcze stacja metra. To akurat chyba jest napis. Dobra, to dajmy najbliżej jak możemy. To jest najbliżej. Świetnie. Tak, tutaj widzę, że jest... Właśnie. Jeszcze jest jedna, ale... Ale jej nie podłączymy, dopóki nie puścimy play. Dobra, tu sobie dojedziesz. Okej, tu widzę, że... Czekaj, bo tak, bo tutaj jedzie to sobie w dobrej miejscówce, więc tutaj nie chciałbym tego zbyt bardzo rozwalać. I tu, o, dokładnie, będzie się po prostu jedno i drugie rozjeżdżać. Dobra. Tu. Tu. No. Okej, dobra. No i powiedzmy, że całkiem nieźle. Teraz tak, co do naszego metra. Przecież o to właściwie chodzi. To tu nie będzie po prostu stacji. Tu usuniemy ten tunel. A ten tunel po prostu będzie dojeżdżać sobie. Gdzieś tutaj. Dobra, no i teraz tak. Przejdźmy do drugiej części. Do drugiej kwestii. A mianowicie tego drugiego metra. Ponieważ to drugie metro mi się bardzo podoba. Ale ono też musi mieć gdzieś po drodze stację. Mimo wszystko, ono naprawdę musi mieć gdzieś stację. I wyłączujemy je po prostu tutaj. Nie zmienia niedaleko tych wszystkich rzeczy, a tu akurat faktycznie nie ma żadnej komunikacji. I to naprawdę żadnej. Tak, zróbmy, żeby się nie przecinało. Tak, akurat nie jest aż takie drogie. A poza tym... Wystarczy się spojrzeć chwilę na budżet i ma się zawód do głowy, tak. Dobra, no i stąd te metro, no... No nie będę mówić, że nie, ale musi wykręcić całkiem nieźle. Aby móc tym pomóc, możemy postawić tutaj stację. Tak, tutaj stacja jeszcze. Jedna, ona się przyda tam, ludzie będą mogli z niej korzystać, tak. Teraz to będzie naprawdę całkiem nieźle z tym metrem. I tutaj, a w ogóle, bo tak, nie wiem czy widzieliście. Nasz ukochany inny youtuber Bifa, który tworzy tam fajną serię, na przykład tam mówiliście na live o nim. Tak, będzie niedługo live, jeżeli ktoś jeszcze to pyta. Na live tworzy tam fajną serię, w której komentuje innych miasta. Nie wiem, czy pamiętacie coś takiego. No, no to ja mam pomysł, pytanie do was, czy nie chcielibyśmy jakiegoś stworzyć mojego miasta, małego, jakiegoś pięknego i mu dać do zdecenzjonowania. Co by na to? Oczywiście musiałbym podobić trochę rondek, bo u niego to dosyć jest ważne, ale tak czy siak. Co by na to? Napiszcie w komentarzach. Tak, ja dzisiaj cały czas mówię w komentarzach, a później pod koniec odcinka. A jak się już pojawi odcinek, to nie będzie to żadnych komentarzy. Okej, zapisywanie, dobra. Mam się nie wściekać, że nie mogę tego zbudować. Świetnie. No ale tak, stąd będzie to wykręcać mocniej. Jednak tak sobie pomyślałem, że byłoby dobrze, gdyby to po prostu dojechało tutaj. A, i tu będzie idealnie. No ma, no i teraz tak, musimy właśnie przebudować cały nasz system tutaj bajowy. No tak, pierwsze usuwamy tą stację. To usuwamy. Robimy na play, bo co nam szkodzi? Tu tak samo. Nie możemy usunąć, bo to byłoby już tragedia. No do. I na razie sobie przyciągnijmy tutaj. Dobra, z tego co widzę się przecież przeniosło bez problemu. A, bo tu jedna stacja jest do ominięcia przez to. No nie ma, to tak, to tę stację bym jednak wolał zostawić. To jedna będzie podwójna stacja, no trudno. Bo to ma być jednak mimo wszystko linia dla jednych i dla drugich. Dama, to tak, to tu będzie jechać na to. Tu oczywiście też pod szkołami, bo tutaj to jest niezły
moment szkoły. Tak, w ogóle całkiem naprawdę nieźle jedzie ta linia. Tutaj ludzie oczywiście są przeszczęśliwi. Ja wiem, że ale wy też nie mieliście po prostu tutaj do pracy. Ci też są przeszczęśliwi. No i tak, na razie dojeżdżamy tutaj. Tu jest w ogóle ta nasza... No. Dobra, no i tak, teraz powinno to całkiem nieźle jeździć. Wystarczy dostawić tutaj... O, dokładnie o tym mówię. I powinno to całkiem nieźle działać. No, to tak, to tutaj pociągi znowu jeżdżą. Tutaj jest kupa ludzi na metro czeka. No oczywiście, jak zawsze. Metro dojedzie sobie dotąd. Tutaj nawet chyba nie będzie potrzebne nic. Na powierzchni z żadnej komunikacji już więcej, w sensie autobusu ani metro. Jak to im tyle tego metra teraz poustawialiśmy. No i stąd będzie ta nasza druga linia, czyli ta przemysłowa. Tutaj, nowego przemysłu. Tutaj przez środek przemysłu. Po prostu, jak zrobimy tak, to będę miał podział na przemysł i na całą resztę tutaj z naszej komunikacji. I to sądzę, że jest dosyć duży plus. Później tutaj jedziesz i do naszego centrum wszechświata, bo tam po prostu wszystko dojeżdża. Tak. I tego właśnie lepiej nie robić w swoich miastach, w sensie dobre jest, jak wszystko dojeżdża do jednego miejsca, jeżeli macie dobrze skomunikowane. No a tutaj to wiem, jak to jest. Tak, w ogóle jakieś się zaczynają robić tutaj korki. Nie wiem. Ten węzeł może trochę korkujący jest, bo tutaj on jest w żaden sposób współpracujący. Tak, jeszcze jedną rzecz na pewno dzisiaj trzeba zrobić w ogóle. To jest minuta odcinka? 46 minuta odcinka, ja tu sobie spokojnie nadaję. Ja nie mogę. Dawno tak już nie było. Naprawdę, powiem tak. Już dawno się tak nie wyluzowałem, żeby nawet nie patrzeć na zegarek. A tu jest... To jest kupa odcinka nagrana. To jest naprawdę kupa odcinka, no ma tak. Fala zgonów. No ona zawsze następuje w każdym mieście i to nie ma... To jest tak, że ona musi być. Smutne, że musi być, ale musi być. Dobra. Co to jest w ogóle to? A, to jest swój. No ma, to tak, to tutaj to będzie na razie tak ogona, tak wygląda. No handlu dzisiaj nie zrobiliśmy, tak? Handel będzie po tej stronie. Ja tu trochę zaczynam już budować. Pomiędzy odcinkami może coś jeszcze porobię. Bo tu po prostu mi się trochę chce. Powiedziałbym. A, jakby coś live nie będzie ani z Industries, ani z tej naszej. Będzie z jednej serii, której dawno nie było. Więc spokojnie, Industries będzie z jednej serii. Natomiast jedną rzecz dzisiaj musimy zrobić, to będzie zamknięcie tej dzielnicy. Oficjalnie mówię, że nadszedł kres tego. Tak, tu na przykład z tych autobusów to chyba z tego co kojarzę. Kupa ludzi korzystała. Dobra, akurat sobie napisać, ale no wiecie. O tak, bo ten autobus jedzie skąd? Tu jedzie przez tą dzielnicę i tu może coś się zatrzymywał i tutaj jeszcze po tej dzielnicy. Nie, my go usuwamy. Tak, ten autobusik został usunięty. To też. To wszystko. Tu będzie zupełnie coś innego później w przyszłości. Więc... na razie tak, zostawimy sobie tutaj parę rzeczy. Natomiast tak, kolejną rzeczą jest oczywiście usunięcie tej części. Bo tu nie będzie dworca. Nie, na pewno nie. Dalej, tutaj nie będzie pit stopu dla naszej kolei linowej. Nie będzie dworca, co ważniejsze. Nie będzie poczty. No cóż. Tu damy sobie na razie jeszcze pod drogą gruntową, bo tutaj już nie ma sensu tego inaczej na pusty, żeby to się opróżniało. A, i tu jest budynek główny tego obszaru. No a to my go tutaj przerzucimy z powrotem na tą część. Jednak on powinien być w głównej części mimo wszystko. Nie byłoby, gdyby nie był przy drodze gruntowej. Naprawdę. Dobra, on tam sobie będzie być. To wyburzymy, straż pożarną też. Tu jest stacja metra. Że co? What the fuck is going on? Od kiedy to jest stacja metra? Musiałem naprawdę w jakimś akcie desperacji tutaj już postawić stację metra. Nie, naprawdę, tutaj stacja metra to jest wyczyn, bym powiedział.
się, no bo to jest strasznie daleko od wszystkiego. No ma, jeszcze sobie rozwaliłem kawałek torebiska. No ma, torebisko naprawione, to tak. Tu sobie zrobimy na razie po prostu małe, śmieciowe coś. Później go też tutaj nie będzie, bo tutaj... Bo tu po prostu mam zupełnie inne plany co do tej przestrzeni. Ale po prostu stwierdziłem, że nie, w dzisiejszym odcinku już musimy to wyburzyć. Żeby nie było, że będę to odkładać, jak cały czas teraz odkładałem. Więc tu po prostu na razie będą śmieci. Śmieci będą po prostu teraz składowane. Składowane, raczej przetwarzane. A później to tutaj coś jeszcze powstanie. Czekaj, to jest na długość na 4, więc też nie jak zrobię tak. Tak i tak. To powinno być całkiem nieźle. Dobra, tutaj sobie postawmy jeszcze. Bo wiem, że zróbmy po prostu z tego jakieś nie wiadomo co. Jakieś nie wiadomo jakie centrum. Jakieś śmieciowe. No, dosuńmy to. To usuńmy. Stąd, nie te budynki, tylko śmieci. Tak, to naprawdę będzie niezłe śmieciowe coś. Tu się będzie działo, powiem tyle, tu się naprawdę będzie działo. Tu się będą śmieci dziać. I ostatnie śmieci... ostatnia rzecz, tak, to nie przyciągają nasz drut. Dalej, więc druta trzeba zostawić. To jest niestety konieczne, chwilowo. Powiedzmy, że dotąd, dalej... Tu, jak będzie w ogóle live jakiś, bo on jest, mam go już w planie, tak, ten najbliższy live'ik. Jak będzie live'ik, to po prostu wam powiem chwilę wcześniej o nim. Mam nadzieję, że nie dzień przed, w sensie, że nie w tym samym dniu, co będzie. Bo dzień przed to i tak już całkiem nieźle. No, mam nadzieję, że się na nim zobaczymy. Dobrze, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie w górę, jeżeli jesteś tutaj nowym odcinkiem, subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. Tak, bo on zbytnio... On tym bardziej teraz w ogóle już nie działa, bo teraz go jeszcze przerobili i w ogóle. No, tu na przykład idzie to budą. Teraz możemy to już usunąć całkowicie, te moje fikumiku budą, bo tutaj nie ma już teraz nic. Dobra. Tu sobie nie daję, że dotąd. Tu będzie dojeżdżać dotąd i tutaj jako akt już po prostu, że to jest zamknięta ta dzielnica, możemy po prostu usunąć tę dzielnicę. Dobra. Ale wjazd oczywiście tutaj pozostawimy, tak, no bo to wiadomo. No i takim akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Już się pytałem was, czy się wam podobało, więc nie będę się znowu o to pytać. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Długi znowu odcinek wyszedł, ale mam nadzieję, że wam się podobał. Dobra. Tak, tu mamy teraz nową dzielnicę, trochę powiększyliśmy do kolejnego kamienia milowego. Mamy kupę, niestety kupę ludzi, ale dojdziemy. Spokojnie, dojdziemy do tego. Cześć!